Liceum nasze stawia również na to samo, aby człowiek mógł odkrywać swoją tożsamość, to znaczy odpowiadać na pytanie, kim jestem. Cieszymy się, że możemy czynić to pod opieką tych patronów, którzy sami swoją tożsamość przeżywają. Poszukujących Boga, a nawet z Nim wolujących. Gościmy człowieka, który przecież mówił w swoim życiu Bogu tak, choć w planach swoich niekiedy zamierzał co innego. Odkrywając wolę Bożą, miał być podlaskim kapłanem, a został benedyktyńskim mnichem. Miał oderwać się od świata mediów, a stał się twarzą telewizji, autorem licznych publikacji, rekolekcjonistą świata, redaktorem, blogerem. Świętujemy 90. urodziny. Po ludzku wydaje się to dużo, jednak duch naszego jubilata przybija swoją młodością niejedno serce młodego człowieka. Bo przecież to miliony młodych ludzi porwała uśmiechnięta podczas Światowych Dni Młodzieży, porwała uśmiechnięta twarz ojca Leona, która tchnęła ducha radości, ducha wiary. Z Tobą miłuję świat, przecież rzucam zmartwienia i troskę po Tobie. Młodych lat, każdy człowiek to mój brat. I wtedy promieniujemy do PZPR, bo promienił zawsze pełną radości. A balaniki te rozmaite są takie i takie. Może być cieniem światła, dlatego że lampa bezcieniowa jest tylko dobra w operacjach chirurgicznych. A także jest mój cień i światło. I światło się lepiej rozumie, kiedy jest w sensie cienia. Nie bójcie się upadków, tak? Bo Pan wychodzi na czaskowa. A co lepsze, to powiedzmy światło jest bardziej białe, czy czarne, czy siwy, i tak się kocham. Tak? I tylko wstanę, to Panie Jezu, wiem, że mnie kochasz. Tak? W takim razie wygubiłem się, dusza moja, upadliśmy, wstajemy, idziemy dalej.